Od czego zacząć? No, właściwie. Będę to robić jak robią zawsze, czyli najpierw beczki. Wow, teraz gra naprawdę zdecydowanie płynniej chodzi. Poradzisz sobie, Szewa, poradzisz. Właściwie Szewa nie będzie teraz, a przynajmniej nie zamierzam jej dawać zbyt wiele okazji do używania broni. No dobra, ciągniemy za tą wajchę. A co on robi, to przyciąga nam ten uchwyt, cokolwiek to jest. Cześć! Patrzcie, z kim mamy do czynienia. Tak, jest to nasz ulubiony pan ze sztylem. Aha, tylko brakowało tego. Szewa zaraz powinna dojechać, ok? Nie warto tu siedzieć, ponieważ zaraz on wskoczy, a my nie mamy możliwości obrony na tym, na tak małym odcinku. Zatem co chcę zrobić? Tym razem zamierzam trochę bardziej agresywnie grać. Mam nadzieję, że mi to się uda. Ok. Teraz... Nie, nie, nie. W dupę. Ok. Powiodło się. Zatem moim celem jest wywoływanie cyklicznego komba, czyli po prostu najpierw strzał w oko i musimy wyprowadzać atak wręcz od tyłu, bo wtedy Szewa automatycznie także to robi. Czyli po prostu oszczędzamy na amunicji. A co jest tutaj ważne? Dobra, to było nieprzyjemne. To było naprawdę nieprzyjemne. Bąk! Oczko! W oczko! Ponieważ jeśli uderzamy go od przodu, wtedy Szewa dość rzadko atakuje wręcz. Naprawdę rzadko. Albo mi tak wychodziło. Tak jak już mówiłem, nie trzeba obawiać się jego, kiedy leci na nas z tą piłą. Proszę, Szewa. Pięknie. Wtedy możemy przebiegać obok niego po prostu na bezczelno go. To jest dosyć zabawne, że jakoś nie przyszło twórcom do głowy, a może po prostu nie chcieli tego specjalnie utrudniać. A właśnie, strzał ze strzelby powoduje, że także, nie wiem, jakieś ogłuszenie chwilowe tego jego mościa. Dobra, lag, znów, spadaj, lagi same, kurde. Przestań lagować. Czy zdążył przeładować? Nie. Czy nie? Natomiast co zauważyłem, że jeśli ten Magini zaczyna koncentrować się przy swoim wymachu piłą, wtedy już praktycznie nawet strzał w oko nas nie uratuje. Pięknie, oczko. Piękne oczy masz. Urrany. To było niebezpieczne. Gdyby gra mi płynniej chodziła, wtedy bym o wiele szybciej go zabił. Ponieważ dość łatwo można go zaciąć. Czyli po prostu kopniak, oddanie go Szewie, Szewa kopie. Ten Magini często dość po takim kopniaku odwraca się znów do nas. Pięknie, ale lagi. Przestań się durnowato śmiać. Teraz mam fajną pozycję. Cudownie.
Szkoda, że strzał ze strzelby nie powoduje tego ogłuszenia. Pięknie! Leżysz, kwiczysz. Dobra. Przy okazji nie zebrałem tam tych skrzynek. Co zrobię teraz? No, poszło mi lepiej nawet niż myślałem. W każdym razie, jeśli nie będziecie stosować tej kombinacji, czyli po prostu tego wspólnego ataku wręcz, wtedy walka z tym drwalem pójdzie o wiele dłużej. No i będzie także bardziej kosztowna, jeśli chodzi o amunicję. Zatem miejcie to na uwadze. Okej. Bomba zbliżeniowa. Trzeba. Chodź tutaj. Chodź tutaj. Okej. No, w porządku. Teraz pozostaje nam zakręcić kolejny zawór. Przynajmniej ten ostatni. Z trzech. Ach, co powoduje takie lagi w tej grze? Nie rozumiem. Kompletnie, ale to jest naprawdę złośliwe. Może to, że pokazana jest tutaj animacja ognia, nie wiem. Tutaj chcę użyć Magnum, by trochę także przyspieszyć grę. Spójrzcie na długość tej lufy, rany. Robi wrażenie. Czyli idziemy tutaj. Nic nie ma, nic. Dobra. Magnum, jak już wspominałem wcześniej, powoduje naprawdę... Rany, co ja zrobiłem? Nawet nie zakręciłem tego zaworu. Okej, czyli myślę, że po prostu zakręcę potem.